Black Friday, Cyber Monday, Mikołajki za chwilę święta to ewidentnie bardzo duże wyzwanie dla wielu firm, przede wszystkim dla branży handlowej oraz magazynów i produkcji. Widzimy tutaj, że logistyka wspierająca handel i właśnie wspomniana branża sklepowa, no to są te przedsiębiorstwa, które poszukują pracowników najintensywniej w tym okresie. Ostatnio przeprowadziliśmy wśród naszych użytkowników badanie, co jest tak naprawdę największym wyzwaniem w okolicy tychże aktywacji zakupowych i 68% firm wskazało, że zdecydowanie zaopiekowanie pracownikami punktów sklepowych, magazynów i obsługi zamówień to jest to, z czym zmagają się w stopniu największym w tym okresie. Z naszych danych oceniamy, że w tym roku Black Friday wygeneruje nawet 20% większe zapotrzebowanie na pracowników niż pozostałe miesiące tego roku, więc zdecydowanie jest to taki obszar, w którym firmy czują potrzebę poszukiwania na zewnątrz pracowników i wprost wskazują, że nie jest to dla nich łatwe, żeby takich pracowników znaleźć z dnia na dzień poprzez tradycyjne metody rekrutacyjne. Mieszany model zatrudnienia jest tak naprawdę znamieniem dzisiejszych czasów i będzie rozwijał się w Polsce, jak i na całym świecie, przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorcy szukają wszelkich szans na optymalizację kosztów i optymalizację procesów i taka praca natychmiastowa, pracownik natychmiastowy jest w stanie im to zaopiekować. Drugi powód jest z perspektywy pracownika, który szuka elastycznych form zatrudnienia, szczególnie wśród wchodzących na rynek pracy, ale także osób nieaktywnych zawodowo, które szczególnie pod koniec roku szukają opcji na dorobienie dodatkowych środków i ten pracownik będzie w stanie świadczyć pracę, w związku z tym pracodawcy naturalnie będą chcieli skorzystać z tej formy zatrudniania, jak i pracownik będzie chciał skorzystać z tej formy dorobienia, szczególnie, że w Tikro ma opcję wypłaty natychmiastowej. Trzecim argumentem dla tego modelu jest efektywność kosztowa, ponieważ firmy korzystające z mieszanego modelu, gdzie zatrudniają częściowo pracowników zatrudnionych na stałe, a częściowo pracowników zatrudnionych poprzez formę pracy natychmiastowej mogą miesięcznie, w zależności od skali oczywiście przedsiębiorstwa i liczby zatrudnianych osób, zaoszczędzić od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie do nawet kilku milionów rocznie.